Kochani, pytacie często, jak prowadzę przynęty. A więc sprawa nie jest taka prosta, gdyż ja prowadzę sposobem takim, no mogę powiedzieć, kombinowanym. Unikam jednostajnego ściągania. W tej chwili staram się robić taki ślizg nad dnem. Po prostu jestem na kanale, gdzie kontrolnie przyjechałem zobaczyć, czy w ogóle wszedł już tu okoń. Ale na razie marne szanse. I jak widzicie, jedna z moich technik to jest taki ślizg, bo przy okazji może uderzyć sandacz, chociaż dzisiaj to już nie jest ta godzina, nie ta pora na niego, ale jak to się póki się łowi, wszystko się zdarzyć może, więc sobie tak ściągam na przykład. I to samo często stosuję przy szczupaku w toni, wtedy już nie czekam, tylko aż mi opadnie na dno. Tylko coś takiego potrafię robić w toni. O. To jest w zależności, jakie ryby staram się złowić. Bo okonie z reguły szukam właśnie w toni. Rzadziej przy dnie, chociaż przy dnie łowię je również, ale kiedy on już normalnie żeruje, to staram się opuszczać wtedy tak mniej więcej do połowy gruntu. O, lekki opad. I czasami, o, podszarpnięcie lekkie. Lekki opad wyżej. Opad lekki. I znowu podciągamy go troszeczkę. A potem przechodzę w normalne ściąganie, lekkie prowadzenie. I znowu podszczuję. Bardzo podobnie prowadzę i przy łowieniu szczupaków i okoni. Jak widzieliście, kochani, efekty to przynosi. Rzadko prowadzę, aczkolwiek też prowadzę czasami jednostajnie, bo czasami właśnie to działa. Także o, inaczej może zobaczymy. Najlepiej to patrzeć, jak na gumce pod powierzchnią. Jak się ściąga, podszarpujesz. I takie skoki mamy. Można robić tak, o, opuszczamy niżej, ściągasz powyżej, lekki opad i wyżej. Lekki opad i wyżej. To jest przeczesywanie toni. Pozwalasz jej tak i niżej. I lekki opad. I oczywiście różnego rodzaju podszarpnięcia. Dlatego warto zawsze sprawdzić, jak przynęta reaguje pod powierzchnią, zanim zaczniemy rzucać. Popatrzeć po prostu, jak ta przynęta reaguje, jak ona się zachowuje. Przy jednostajnym prowadzeniu ona idzie prosto, ładnie drży, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale jest zbyt monotonnie, chociaż czasami to działa. Ale na przykład, gdy drapieżnik zaczynają obserwować, zainteresować i w tym momencie podchodzi jakieś szarpnięcie, to często jest ten moment kluczowy, moment ataku. Ryba wygląda na to, że ona chce zwiewać, czy tak dalej. Dlatego takie podszarpywanie jest bardzo fajne. Także na przykład jak łowię też przy łowieniu sandaczy, czasami też okoni, no to zresztą tam w obwodzie, gdzie szczupak jest, to on też weźmie. Łowię również z opadu. Technika wszystkim znana, także to nie ma co tam dużo deliberować. Jedno podbicie lub dwa podbicia, trzy podbicia. Po prostu ona gwałtownym zrywem z nad dna zwraca na siebie uwagę i wtedy łagodnie opada, daje czas do ataku. Podbijając równocześnie zakręcamy korbką. I dajemy je opaść. A to już jest typowe łowienie z opadu, prawda? Także to każdy praktycznie zna. Natomiast właśnie bardzo fajnie, dość często bardzo skutecznym techniką jest taki ślizg nad samym dnem, bo sam też na przykład to widzisz, uderzyć o 20-30 cm nad dnem, jak jest przynęta.
Także jak pokazywałem, często jest bardzo skuteczny właśnie taki ślizg, przeprowadzenie takie, o. I cały czas mamy napiętą plecionkę, czy tam żyłkę, akurat w tej chwili mam żyłkę, bo tutaj jest mała populacja szczupaka, bardzo sporadycznie się trafi, jeżeli się w ogóle trafi, na to przez 2 lata jednego złapałem małego, przez przypadek. Za to jest okonia i sandacza w tej wodzie jest, tylko że jeszcze jest ta pora, że on jeszcze mało go tutaj jest. Później w lato już jest go trochę więcej, na jesieni już jest w ogóle full, a potem znowu znika, jest wszystko w kanale. Tam jak widzicie, tam z daleko za zakrętem, za tam podejdę jeszcze stacjonarnie, zrobię krótki filmik, pokażę wam fajne gumki. Fajnie sobie rzucimy, teraz przelecę trochę w toni, poczeszę, o, krótko, lekkie podszarpnięcie, pozwolę opaść, niech ona ucieka i chwilę ją będziemy prowadzili normalnie. I znowu, jakieś szarpnięcie. No a jeszcze te moje okoniaste, te garbate, po wsi płetwy jeszcze tutaj chyba nie weszły, albo jeżeli są, to są bardzo sporadycznie. Jeszcze nie jest go tutaj tak dużo, jak później w sezonie. Także, tak jak mówiłem, na przykład przeczysywanie toni. Prowadzę wyżej, daję opaść. Tak, daję opaść. Wszystko na napiętej lince. I można wtedy oczywiście kijem manewrować, czyli kij opuszczając do dołu lub unosząc do góry, możemy wtedy utrzymać sobie na żądanej wysokości naszą przynętę. W każdym razie, no, a zresztą zaraz wezmę drugą kamerę, to powiem dokładniej o prowadzeniu gum. Tu czasami jeszcze na tym kanale jest tak, że od rana nieraz nic nie bierze, a uaktywnia się ryba, to znaczy okoń. Głównie mówię o koniu. Przed południem. Koło 11 i tak do pierwszej można go połowić czasami, czasami przez godzinkę. Koło południa, a potem znowu znika. No ma takie zwyczaje tutaj na tej wodzie, ale on się bardzo późno aktywuje. Rok w rok to jak widzę, że koło połowy czerwca, ale z tego względu, że dzisiaj ten rok mówię, jest bardzo ciepły, on może wcześniej się wytarł i tak dalej, może trochę wcześniej będzie tutaj, ale jak widzę, nie. Bo kiedy on jest, to nawet trochę chce żerować, to wtedy widać po wodzie, gdzieś tam nawet mały pogoni, coś to się uaktywni, gdzieś drobnica wyskoczy, jak on urzęduje i my wtedy wiemy, że on tam troszeczkę bierze w ogóle, że jest tutaj. A jest tu piękny okoń, co w późniejszych filmach zobaczycie. Są też filmy starsze z okoniami z tej wody. No są tu piękne okonie i na pewno jeszcze w tym roku je tutaj połowimy. Oczywiście nie odpuścimy szczupakom i sandaczom. W tym roku też troszeczkę się trzeba przypomnieć sandaczom. Witam kochani. No cóż, ja dzisiaj byłem tylko na kanale tutaj takim, zobaczyć czy już okoń wszedł, czy zaczyna się jakieś żerowanie. No jakieś sporadyczne puknięcia były, ale raczej nie. Po prostu też przyjechałem troszeczkę późno, ale ta woda ma to do siebie, że on to lubi brać koło południa, albo bardzo, bardzo wczesnym rankiem. Ja byłem tu koło 6 rano. Porzucam trochę, zobaczę za sandaczem, może jakiś sandał, ale nic kompletnie. Po prostu tu jesteśmy na rozwidleniu dwóch kanałów. Tam jest duży żeglowny kanał, a tu jest mniejszy kanał prowadzący tylko do miejscowości Osnabrück. I ruch, główny ruch i w ogóle tam i tamten kanał jest dużo, dużo większy. Także tutaj dopiero ryba tak konkretnie wchodzi około połowy czerwca, może tak jeszcze z tydzień, jeszcze z dwa liczę, że może coś na tej wodzie się zacznie dziać. W każdym razie już kontrolnie przyjechałem, popatrzeć sobie, co tu się dzieje. Porzucać troszeczkę, bo czas mi troszeczkę ogranicza, no ale dobra, nie to miało być tematem. Zapomniałem gumy przynieść, dobra.
Wielokrotnie, kochani, pytaliście mnie, jak ja prowadzę gumy, jak ja tam robię, że tam ryby większe trafiają się, czy tak dalej. Otóż powiem tak. Przede wszystkim unikam jednostajnego prowadzenia. Oczywiście, czasami jest to skuteczne prowadzenie, ale kilka razy ja tak przeciągnę, popróbuję jednostajnie, jeśli nic się nie dzieje, no i wtedy zaczynam kombinację. Ryb szukam na różnych głębokościach. No, prowadzenie też w zależności jest od zbiornika. Inaczej troszeczkę prowadzę przynęty, które są w płytszych zbiornikach, gdzie jest pozarastane, gdzieś nad zaroślami. Też stosuję serię kombinacji. Podciągnięcie ręcznie, tak jak przy połowie sandacza albo na boczny trok. Jak się robi taki ślizg, tym ślizgiem próbuję. Potem jak ciągnę, zresztą w późniejszej części filmiku będzie ze sportowej kamery widać. Ja tam pokazałem mniej więcej, jak tam podszarpuję. Warto po prostu, jak to chciałem powiedzieć, tak. Zobaczyć, zanim zaczniesz łowić, po prostu płytko poprowadzić sobie przynętę i poobserwować, jak ona reaguje na wszelkie ruchy wędką. Gdyż prowadzenie to nie jest tylko zwijanie kołowrotkiem, ale tak samo wędką. Wędka to jest po prostu, to jest to narzędzie do połowu i trzeba tak samo operować wędką, jak i kołowrotkiem. I wtedy zaczyna się coś dziać. Unikać jednostajności. Przez jakiś czas można poprowadzić jednostajnie i wtedy trzeba naprawdę myśleć i kombinować, gdzie ta ryba może być, w zależności co wiemy, czy o koni. No ja lubię o konie łowić w toni, na ładne o konie jeszcze. Widzieliście na poprzednich filmach i jeszcze nie jeden filmik taki zrobię z ładnymi okoniami. Sandaczy szukam troszeczkę głębiej, no po nocach już mi się chodzić nie chce. Kiedy on się unosi, raczej zna, także szukam go głębiej w każdym razie i też robię klasyczne podbicie, jak to wszyscy łowią tak samo, jedno, dwa podbicia, ale kochani, nie sama czysta technika. Technika jest techniką, owszem, wszystko ładnie, pięknie, ale kontakt jest ważny, jest kontakt z przynętą. Żebyście wyczuwali każdy ruch przynęty, jaki kijem wykonujecie, czy ją podciągacie, szarpiecie, nawet jak ją opuszczam, to ja ją opuszczam na naprężonej lince, żeby ona ją cały czas czuć. Tak samo w opadzie, czy tak samo łowię głęboko w toni, bo głęboko w toni też łowię z opadu. Czasami ciągnę, że tym kijem podszarpuję. Tak. Ona tak podskoczy, ta przynęta podskoczy. I chwila normalnego prowadzenia i pozwalam jej opaść. I żeby gwałtownie wyrwać do góry. No to robię takie serie kombinacji i to najczęściej przynosi efekty. Chociaż czasami jest, bywa tak, że właśnie fajnie reagują na jednostajnie prowadzoną przynętę. Ale to chyba mi się wydaje, że to tak przy takich okresach bardziej intensywnego żerowania. Kiedy już jest słabiej, słabsze żerowanie, to wtedy ratuje nas dosłownie jakaś seria kombinacji z tego względu, że płynie sobie spokojnie przynęta, ryba zaczyna obserwować, idzie za nią okoń albo szczupły, ale patrzy, obcina. Ale w momencie, kiedy ona próbuje się zerwać, uciekać, to potrafi być zapalnikiem do uderzenia. Ona gwałtowny ruch. I wtedy ryba się nie zastanawia, atakuje. Tak jest często i gęsto, no jak widzicie na filmach. Ja w taki sposób łowię, no i zawsze coś tam łowię. Większe, mniejsze. Niemniej jednak ryby się łowi, się trafia cały czas. No ja łowię teraz przynętami max 13 cm. Z tego względu, że łowię na nie i ładne szczupaki, no i okonie do 13 cm potrafię ładnie uderzyć w gumy. W którymś z następnych filmów pokażę, jak ja zbroję gumy do tego. Tak, żeby połowić duże gumy. Żeby przy okazji połowić też o konia, bo on często nie zaś się całej, tylko chwyta ją w pół, czyli po prostu robię, zakładam do zbrojkę, niedużą kotwiczkę. Jeżeli weźmie całość, zapnie się za główny hak, no to ta dolna kotwica wcale mu się nie wbije, ani nic, ona swobodnie tam jest, także odhaczając go można ją delikatnie wyjąć, nie robiąc rybie krzywdy i można wypuścić, ale często jest tak, że on właśnie złapie w połowie i chwyta się głównie, najczęściej tak właśnie mam, że chwyta się za tą kotwicę, no ale to będzie już późniejszy. Cały czas wrócimy jeszcze do tego prowadzenia. Dlatego tak mówię, że no ja bynajmniej tak stosuję, ja nie mówię, że to jest jedyna prawda i tak dalej. Nie ma człowieka, który wie wszystko, najlepiej się zna i tak dalej. Ja mówię po prostu, jak ja to robię i to u mnie zdaje egzamin. Seria różnych kombinacji. Zawsze kombinuję. Jeżeli tak nie działa, to próbuję tak. I jeżeli łowimy normalnie nagłówki jigowe, kochani, jeszcze raz powtarzam, już to mówiłem niejednokrotnie. Najważniejsze, cały pis polega w odpowiednim doborze ciężaru główki. Odpowiedni ciężar główki to jest również odpowiednia prezentacja, odpowiednie tempo opadu, odpowiednie tempo
kiedy ją wznosimy, ona całkiem inaczej, każda guma lubi, nawet pomijając to, że ryba reaguje inaczej na ten ruch, na wolniejszy, szybszy opad, gumy też są różne, różniste i nie każda guma współpracuje, jeżeli na przykład jakaś guma, no mówię przykładowo, dajmy na to Fish Hunter, no fajnie współpracuje, na główce 5-7 gram, na tych główkach on pięknie chodzi, bo faktycznie chodzi pięknie. Ale założyłem już tego drug bajta. No drug bajt już tak, no chodził, bo chodził, a trzeba już tym kijem mocniej było prowadzić, żeby wymusić na nim jakąś pracę. A założyłem 7,5, 8 gram, troszeczkę więcej i już zaczynał mi pięknie pracować. Także, a już nie mówię na przykład, jak do bandyty założymy na przykład tego dragona bandytę, no to ja już uważam, że tam do nich to trzeba średnio około 10 gram. Na tych główkach mi najlepiej on pracuje, najlepiej chodzi i się sprawdza. Także główny pis w łowieniu na gumę to jednak jest odpowiedni dobór ciężaru główki. No a następnie prezentacja, prowadzenie. Tak jak mówię, zawsze sobie można zwiększyć szansę, bo ja nie powiem, że ktoś rzuca, co często tutaj widzę. Po prostu rzucają, ciągną, rzucają, ciągną, rzucają, ciągną. Oczywiście, że można złowić rybę, że czasami to jest nawet dość skuteczne, ale tylko czasami, żeby zwiększyć swoje szanse na złowienie tej ryby. Ja zalecam kombinację. No jeżeli nie tak, to tak. Trzeba wyczuwać wszystko, trawy, żeby puścić nad tymi trawami, podszarpnąć. Czasami gwałtowny ruch, po prostu zwróci uwagę na siebie ryby. Ona pójdzie, następny gwałtowny ruch i następuje atak. Tak często i gęsto bywa. Dlatego zalecam, kochani, właśnie prowadzenie z kombinacjami. Kombinacje. Trochę ślizgiem pociągnąć, lekko kijem podciągnąć, pozwolić lekki opad zaczynać zwijać i podszarpnąć dwa razy, krótkie szarpnięcia. I znowu ciągniemy, ciągniemy lekko, pozwalamy na delikatny opad, wyniesienie jej do góry, znowu z dwa szarpnięcia i pozwalamy na delikatny opad. No i wtedy się coś dzieje bardzo często i gęsto, jak widzicie na filmach, jest jeb, jebodu i siedzi. Jeb i kijek się gnie. I to jest właśnie fajne. Prawda, oczywiście nie zawsze wszystko się sprawdza. To jest wędkarstwo. Tutaj w Niemczech, kochani, wielu kolegów, których znam, zresztą oglądają nasze filmy, też mogą potwierdzić, że ryby tutaj mają taką samą przypadłość jak u nas w kraju. Po prostu jak nie chcą brać, to przysłowiowego marcepana im pod nos podłożysz i nie wezmą. No i jeden podstawowy warunek, no ryba musi być w łowisku, czyli odpowiednie namierzenie miejscówki, gdzie te ryby mogą być, gdzie one mogą chodzić, ale o tym już mówiłem w innych filmach, także... Dobrze, teraz przejdę, jeszcze pokażę Wam dwie fajne gumy. Niektórzy je znają, niektórzy nie, ale pokażę dwa kolory, które fajnie działają na szczupaka. Zaraz powiem parę słów. No, kochani, przyniosłem Wam gumki. Chciałem pokazać, po prostu łowię na te gumy już, powiem tak, pierwszy, drugi, trzeci sezon, bo od razu nie chciałem nic mówić z tego względu, że no, raz połowiłem i co dalej, no... Już nie będę krzyczał od razu, że są dobre, ale łowię już trzeci sezon. Mogę powiedzieć teraz o tych gumkach. To są Slim Jimy od Iron Claw. A, kochani, o tak. To jest Slim Jim żółty. Slim Jim żółty. 13 cm. Są właśnie w dwóch modelach. 13 i 10. A to jest biały z czarnym grzbietem. Akurat taki miałem pod ręką. O, tu takie oczko. Taka rybeczka i powiem Wam, kochani, o, i jeszcze ten kolor, on jest taki fluo, on no, świecący jest taki. Powiem tych trzech kolorów, ale głównie te dwa, tylko też ja łowię na 13 cm, czasami przy okoniach to daje też dziesiątki tego czarno-białego, z czarnym grzbietem, taki jasna perła, można to powiedzieć, i ten żółty z czerwonym grzbietem. Naprawdę, kochani, ja wykosiłem na niej już szczupaków, ładnych okoni na nie potrafiłem. To są gumy, które robiono pod sandacza. To są typowe gumy robione z myślą o sandaczu, a z czasem się okazało, że one naprawdę, że świetnie na nie wali szczupak. Naprawdę, no zresztą z ostatniej soboty, które szczupaki, te, które widzieliście, to też ostatnie 3 czy 4 sztuki właśnie poszły na tego, na żółtego Slim Jima. Jednego mi zresztą pocięły tam. Zawsze kilka sztuk przy sobie mam. Co, kochani, one są... Przede wszystkim są tanie, nawet tutaj w Niemczech ja płaciłem, no w Niemczech to nie można tak liczyć, że to 4 zł na polskie wyjdzie, bo tam płaciłem chyba euro 10 czy euro 20 za gumę, ale tutaj to tak jakbym w Polsce płacił złoty czy złoty 20, myślę, że w Polsce ona też droższa nie będzie.
nie kosztuje 2-3 zł nawet, no ale powiem szczerze, są dość mocne, fajną pracę mają i naprawdę szczupłe w nie walą, naprawdę walą w nie szczupłe, myślę, że warto takich parę gumek ze sobą mieć. Oczywiście, kochani, nie jest to reklama, ja z żadnej firmy nie reklamuję, ja po prostu mówię wam dzisiaj, mówiłem o Fish Hunterach, no bo działały, bo są dobre, dzisiaj mówię o Slim Jimach, bo działają, są dobre, naprawdę dobre, nie zawodzą. Czasami ten Slim Jim żółty to był dla mnie ostatnia deska ratunku, no na nic nie chciał brać, na blachy nie brało, na to nie szczupły nie brał, a na tego Slim Jima przyciągnąłem to jakoś. Chociaż nawet jak ryba słabo żerowała, to jeden czy dwa zawsze się trafiły. I też zakładam na nie haki, no Spro, ze Spro, one mają fajnie wyszczególnione, bo są w paczkach po 3 czy 4 dżigi i jest na paczce od razu do jakich gum, to jest właśnie do 11-13. I mam 5-gramowe, 7, na dziesiątkach jeszcze nie mówiłem, ale na 5 i 7-gramowych główeczkach te Slim Jimy bardzo fajnie działają. Te haki są dość duże, one są fajne na szczupaka. Na sandacze jeszcze z tymi hakami nie chodziłem, ale znowu ze Spro zakładam, jeżeli okonie łowię taką dużą gumą, to zakładam haki, którymi zbroi się do 9 cm gumy. A dalej dokładam tu pod koniec do zbrojkę małą kotwiczkę i przeważnie właśnie na tej kotwiczce wiszą te okonie. Ładne okonie, to znaczy tylko 30, trochę więcej, ciut mniej, ale takie. W każdym razie chciałem powiedzieć, że te gumy mają coś w sobie, naprawdę mają coś w sobie i działają. Naprawdę działają, także warto je mieć. A tym bardziej, że nie są drogie i czasami założyć. Od razu mówię, na główkach 5-7 gram naprawdę fajnie działają. Warto mieć zawsze przy sobie, nie chcę na nic innego. Powiem szczerze, na tych wodach ja na nie lepiej łowiłem jak kanibale. No dla mnie to jest, jak kanibale już praktycznie w ogóle na kanie nie łowię, chociaż koledzy łowią oczywiście i łowią na kanibale. Jakoś nie wiem czemu nie przepadam za tą gumą. Mam szereg innych gum fajnych, także oczywiście ja nie mówię, że kanibal jest zły, w każdym razie według mnie one tutaj, tu, a bynajmniej tu, gdzie ja jestem, to biją na głowę skutecznością kanibala. Dobra, kochani, o. Z kanału wypływa jakaś motoróweczka, jak widzicie. Łódka. Sobie wypływa, od sobie żyją w uciskach. Że tak powiem. O, tu jest ujście, tu jest też bardzo dobre miejsce sandaczowe. To jest takie wypłycenie, taki blat, że tak powiem, duży. A tutaj tylko jest kanał, bo tutaj barki też przepływają, tam po drugiej stronie, tu jest barka, barki przepływają. Tam jest taki trójkątny, że tak powiem, taki blat. I dalej jest też odcięty kanałem. Kanał idzie w tą, kanał idzie w tamtą, tam jest taki blat. Czasami tam sandacz bywa, tu ładny. Z tego co widziałem z gazety, to tu najwięcej rekordowych sandaczy padło. Ja rzadko tutaj przyjeżdżam, bo rzadko. Częściej wolę jednak pojechać na szczupłego, na ładnego konia, z tego względu, że sandacz fajny, fajnie się go kupiłem, lubię te pstryki jego, te uderzenie, moment zacięcia jest fajny, ten blok, potem to już nie, a sandacze, mówię, a szczupaki, okonie, to fajtery, to z nimi się fajnie walczy, na lekkiej wędusi piękny okoń, to aż pięknie wchodzi jak złoto, także zawsze przegrywały sandacze, kiedyś tak, mówiłem bardzo dużo sandaczy. Ostatnio im trochę odpuściłem, bardziej za szczupakami i okoniami, no ale w tym roku też trzeba pora sobie im o nich przypomnieć. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, mam jezioro, na które od przyszłego tygodnia zacznę jeździć. Na razie nie znam tego jeziora, nie wiem gdzie, co, gdzie tam ryby szukać, kompletnie nie wiem nic o tym jeziorze, ale się dowiem. Pochodzę z wędką, porzucam, zresztą sfilmuję, to zobaczycie co jest, co się dzieje, jak ja to robię, a jeszcze czerwiec tylko. Tam właśnie tak myślę, że czerwiec z brzegu będę patrzał, rzucał dalekie rzuty, zobaczę gdzie jest pozarastane i tak dalej, a w lipcu już wypłynę bellyboatem i no, na belce się już będzie pływało, to już do końca sezonu będziemy łowić ryby z belki. Większość, no nie tylko, nie zawsze, bo tu na ten kanał jeszcze na ładne okonie też przyjadę, na sandacza, także no, myślę, że się będzie działo fajnie w tym roku. Dobra, na razie pozdrawiam Was kochani, niech moc będzie z Wami.